Starszych więc wśród was napominam jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest między wami nie z przymusu, lecz ochotnie po Bożemu. Nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Fragment z 5 rozdziału 1 listu apostoła świętego Piotra. Myślę, że bardzo ważny, bardzo istotny fragment, który tłumacze Biblii opatrzyli nagłówkiem napomnienia dla starszych zboru. I zazwyczaj, kiedy mówimy o starszych zboru, mamy na myśli Kościół, mamy na myśli parafię, społeczność, która gromadzi się w kościele, na nabożeństwie. Myśląc o starszych zboru, mamy na myśli księży, diakonów, biskupów, ale Kościół to nie tylko ta społeczność, która spotyka się w parafii, na nabożeństwie, w kościele. Kościół to także kościół domowy, społeczność domu, społeczność różnych pokoleń, które zasiadają ze sobą przy stole. Dzisiaj coraz mniej jest wielopokoleniowych rodzin, ale chciałbym, żebyśmy właśnie taki obraz wielopokoleniowej rodziny przywołali dzisiaj na myśl. 3, może 4 pokolenia dzieci, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie. Wiemy, że zasiadając przy stole dzisiaj we współczesnych czasach trudno jest zagaić rozmowę. Trudno jest, żeby ta rozmowa się kleiła. A jednak właśnie o to apeluje apostoł Piotr do każdego domowego kościoła, ale myślę także do każdej parafii, aby następowała wymiana pokoleń, wymiana pokoleniowych doświadczeń. Jak ważne jest w kościele to, by wszystkie pokolenia wzajemnie się słuchały. Starsi, którzy mają doświadczenie, mają być autorytetem, mają być wsłuchani w potrzeby młodszych. A z kolei młodsi mają być ulegli starszym, to znaczy otwarci na to, co starsi mają im do powiedzenia, gotowi do dialogu, gotowi do tego, żeby zastanowić się, jaki jest cel, jakie jest przesłanie, które ci starsi chcą do nich skierować. A wszyscy mają przyoblec się w szatę pokory względem siebie. Jakżeż ważne jest to, żebyśmy wzajemnie się słuchali, młodsi, starsi, średnie pokolenie, młodsze pokolenie. Moi drodzy, kiedy przychodzi dziecko ze szkółki niedzielnej, kiedy moje dziecko przychodzi ze szkółki niedzielnej, przychodzi pełne entuzjazmu, chcę opowiedzieć o tym, co było na szkółce niedzielnej. Kiedy moje córki przychodzą, pokazują mi często swoje obrazki, które wykonywały, czy jakieś inne prace, które wykonywały na szkółce niedzielnej właśnie. Jakie to jest ważne? Co moje dziecko chce mi przekazać? Czego ja się mogę nauczyć od mojego dziecka? Co jest cenne dla mojej wiary? Czego mogę właśnie od ich entuzjazmu zaczerpnąć dla siebie? A z kolei, co ma mi do powiedzenia ktoś starszy? Może po raz kolejny ta sama historia? Ale ta historia jest istotna, ważna. Ważna także dla mnie, powinna być. Jak ważne jest to, żebyśmy siebie słuchali i wzajemnie sobie służyli naszą wiarą, naszym świadectwem, naszym mówieniem o Panu Bogu, ale także czynieniem, wykonywaniem wiary. Właśnie o tym mówi apostoł Piotr. W niedzielę dobrego pasterza, w niedzielę, kiedy zwraca naszą uwagę na to, że mamy paść siebie wzajemnie, będąc dla siebie pasterzami, ale także towarzyszami w drodze, drugimi owcami, będąc wpatrzonymi ciągle w arcypasterza, którym jest Jezus, który jest niedoścignionym wzorem pasterstwa. Bądźmy na siebie otwarci i bądźmy dla siebie pasterzami.